Na 3 miesiące do aresztu trafił 33-letni mężczyzna, któremu prokuratura rejonowa w Suwałkach postawiła zarzut usiłowania zabójstwa. Brutalna napaść na 30-letniego mężczyznę nastąpiła na ulicy. Sprawca wbił nóż w plecy ofiary. Pod jednym z lokali w centrum miasta 30-latek rozmawiał z innym mężczyzną. W pewnym momencie podszedł do niego znajomy i od razu z pretensją w głosie, że dlaczego on się na niego gapi. Mężczyzna, chcąc jak gdyby uniknąć konfliktu, stwierdził, że lepiej się oddalić. Niestety napastnik dogonił go i dźgnął go w plecy nożem. Do akcji natychmiast po zgłoszeniu przystąpili policjanci z patrolówki. Znany ofierze napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia, pozostawiając rannego kolegę. Z ustaleniem tożsamości podejrzanego nie było problemu. Ranny 30-latek trafił do szpitala, a policja rozpoczęła poszukiwania napastnika. Ukrywał się przed mundurowymi, ale dzień po ataku wpadł w ich ręce. W prokuraturze rejonowej w Suwałkach 33-letni Suwałczanin usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. W areszcie spędzi 3 najbliższe miesiące. Grozi mu dożywocie.